Z tej strony XFlix dla szkoły pokera online. Dzisiaj pokażę wam rozdanie w No Limit Hold'em, gdzie na stole jest 5 osób. W tym rozdaniu musisz być świadomy pewnej koncepcji, która jest dość ważna. Czy będziesz chciał stakować się na flopie z silną ręką, czy nie, gdy myślisz, że twój przeciwnik ma lepszą rękę. Ale również może chcieć się stakować ze słabszą ręką. Więc zacznijmy. Konserwatywny przeciwnik podbija z Under the Gun. Zdecydowałem się tylko sprawdzić z moimi waletami z dużej ciemnej. Można również pomyśleć tutaj o przebiciu, ale skoro przeciwnik decyduje się podbić z wczesnej pozycji i jest tight, to zdecydowałem się sprawdzić, ponieważ nie chciałem wrzucać pieniędzy preflop. Trafiłem seta waletów i zdecydowałem się zagrać check raise przeciwko continuation betowi mojego przeciwnika. A on teraz przejmuje inicjatywę. To jest dokładnie ta sytuacja, o której mówiłem na początku nagrania. Jest to sytuacja, gdzie przeciwnik może mieć lepszą rękę, może mieć streeta, ale może również przebijać ze słabszą ręką jak król dama, para króli, flush draw z królem, gdzie ma open-ended i flush draw. Może mieć dwie pary, seta dziesiątek, może oczywiście też podbijać ze streetem czy z setem dam. Ale nawet przeciwko streetowi mamy dużo outów, żeby poprawić swój układ. Mamy około 40% pot equity. I zainwestowaliśmy już dużo pieniędzy w to rozdanie. Więc dobrym pomysłem będzie nadal wrzucać pieniądze na środek i starać się wyciągnąć wartość ze słabszych rąk jak król dama, para króli, flush draw z królem, dwie pary czy set dziesiątek. Czasem możemy przegrać ze streetem, który trafił na flopie z as król czy 8-9, ale musimy podjąć to ryzyko i nawet jeśli ma streeta, jesteśmy w stanie polepszyć swój układ. Zobaczymy, co się stało. Zdecydowałem się wrzucić swoje pieniądze tak jak on. Miał as król. Trafił streeta na flopie i nie dostałem fulla. Tak czasem bywa, nie martw się za bardzo, zdarza się. Nawet jeśli miał streeta, to mamy dużo autów, żeby polepszyć swój układ.